Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj ogłoszenie, promocja. Mianowicie jeden z moich uczniów sobotnich, Marcin, pozdrawiam cię, postanowił, zaproponował taką ofertę dla moich uczniów, bo sam nie mógł na lekcji być. I mówi: Szymon, no mam... Nie zrobimy lekcji, ponieważ termin nam przepada. Zróbmy tak, że trzy osoby pierwsze, które się zgłoszą, dostaną dostęp do Quizleta, do moich lekcji, które zrobiłem w aplikacji Quizlet na miesiąc. Nie? Trzy pierwsze osoby za friko dostęp na cały miesiąc. Ja mówię, dobrze. Mniej więcej coś takiego ustalaliśmy tam mailami, ale coś takiego. Nie? Także zapraszam was, jeżeli chcielibyście skorzystać. Za chwilę krótko opowiem też o Quizlecie, parę minutek, jak to wygląda, co można robić. Także na dole macie w opisie filmu i w komentarzu macie maila do mnie. Zapraszam, żebyście napisali. Musicie się zarejestrować w Quizlecie i wtedy to działa. Coś powiem więcej o Quizlecie. Quizlet to jest aplikacja, dzięki której możecie sobie uczyć się, powtarzać materiał języka niemieckiego w dowolnym czasie. W dowolnym dniu. Czy wam to pasuje sobota rano, czy niedziela wieczór, czy środa po południu. Możecie sobie wejść w aplikację i sobie te lekcje, moje lekcje robić. Ja mam do tej lekcji, mam tych lekcji tam kilkaset, 600 ponad. Dostęp do nich normalnie kosztuje 30 zł, lub dla moich uczniów jest taniej, lub niektórzy mają za darmo, w zależności od tego, ile lekcje wybrali. Natomiast krótko też powiem o Quizlecie, żebyście wiedzieli, o czym w ogóle jest mowa. I jak to się przedstawia, co można tam znaleźć, nie? Spis lekcji do Quizleta znajdziecie na stronie martindesimons.pl. Martindesimons przez 2m.pl. Jak wchodzicie na tą stronę, wejdziecie sobie, od razu zauważacie, że jest strona w ten sposób wyglądająca. I tutaj od lekcji 1 do lekcji 30 mam tematycznie poustawiane właśnie lekcje, w której to kolejności bym sugerował je przerabianie. Lekcja pierwsza, według mnie podstawowa, to są zaimki. Nie? Dla mnie, jak widzę z uczniem, jak pracuję, to jest naprawdę wielki problem w tym, że uczniowie nie do końca wiedzą, jaki jest ja, jak jest on, ea, zi, i, on, uns, to już jest zaimek, tam dativ, akusativ. Chodzi mi o zaimki w nominatywie. Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, pan, pani, państwo. Naprawdę macie z tym problem. Nie? I mówię tak statystycznie, co jest dla mnie sygnałem, że na przykład ja bym od tego lekcję zaczynał niemieckiego. I zaczynam. Dziwne gadanie. Żebym zaczął. Oczywiście, że zaczynam. Ponieważ zaimek, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie z dużej, te zaimki generują pewne końcówki czasowników. Jeżeli ktoś ma problem z zaimkami, nie wie jak jest on, ona, wy, to nie odmieni czasownika prawidłowo. No a jak nie odmieni, to się robi kosmos. To się robi misz-masz i jest problem z odmianą czasownika i jednocześnie problem z mówieniem. Bo jeżeli ja nie potrafię powiedzieć, dokąd idziecie, nie? I muszę myśleć raz, jak jest wy i ja. Jak jest czasownik przy i ja? Gate jest ty na końcu. Dokąd, jak jest wohin? I wtedy dopiero powstaje pytanie. Wohin, gate i ja. Nie? Dlatego wiem, w podręcznikach jest temat podstaw, w podręcznikach do nauki języka niemieckiego to są zwroty, jak się masz, jak się czujesz i tak dalej. Ja tego nie mam. Znaczy, mam, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Dlaczego? Ponieważ jak zwrotów dzień dobry, dobranoc, dobry wieczór, tego jesteście w stanie się nauczyć bardzo szybko. Nie? Z tym nie ma naprawdę problemu, żeby się dowiedzieć, jak to jest, bo też się używa to jednorazowo i w tym nie jest jakiś większy problem. Natomiast przy odmianie zaimka trzeba ćwiczyć. Nie? Na przykładzie czasowników, na przykładzie właśnie zdań, wtedy dopiero to wchodzi do głowy. Nie? Także tutaj mam ten temat mocno osadzony, że to są zaimki. Nie?
Lekcja druga, jak tu widzicie, koniugacja, odmiana czasowników. Tutaj użyłem czasowników takich ważnych. Takich jest tam chyba z 10. Nie wiem. Ja tutaj wypisałem niektóre, ale nie wszystkie są. Ja cały czas tą lekcję też uzupełniam. To też jest plus Quizleta, że ja mogę cały czas te lekcje sobie tutaj obrabiać i mogę je dodawać, zmieniać, korygować, usuwać niepotrzebne albo rzeczy, które już uważam, że nie są dobre. No. Także tutaj tak to widzę. Lekcja trzecia, liczebniki. I w lekcji trzeciej macie liczebniki od 1 do 1000, potem mamy godziny zegarowe, liczebniki porządkowe i liczebniki porządkowe w datach. Nie? Jakby temat liczb najlepiej się przejawia, czy powiedzmy ukazuje się, ma najlepsze zastosowanie w godzinach i w datach. Oczywiście wszystkie gabaryty, jak wyceniamy, długość, szerokość, głębokość, waga, no to wiadomo, że też potrzebujemy, nie? Ale tutaj uważam, że jakby ten temat przerabiam pierwszy. Potem w lekcji mam czwarty, mam nicht, nie? Czyli na czasowniku, i lekcja piąta, kein. Te dwie negacje stanowią dosyć duży problem, żeby je ogarnąć i zrozumieć, kiedy używamy które. Każdy z tych zielonych linków, z tych zielonych tytułów, to jest link do nowej lekcji. Nie? Także lekcja jest jedna, na przykład piąta negacja kein, ale lekcji mam quizletowych przygotowanych trzy pod to. Nie? Także można sobie ten temat obrabiać. Spójniki mam sondern, aber, oder, und i den. Spójniki tak zwane aduso, Niemcy to nazywają. Ja to nazywam do USA. Jakoś tak bardziej nam się Polakom podoba, nie? Że gdzie jedziesz? A, do USA. No to są pierwsze litery tych spójników. D jak den, O jak oder, U jak und, S jak sondern i A jak aber. To są w ogóle spójniki, które generują szyk prosty, czyli nic się przy nich nie zmienia, jeżeli chodzi o kolejność czasowników. To jest ważne. Lekcja siódma, czasowniki, zaimki dzierżawcze. O, przy tym to są tematy. Mein, dein, sein, unser, euer i ja. Jest ich tylko 6. A mają uczniowie z tym olbrzymi problem. Powodów jest może kilka. Jeden z najważniejszych, samo to, że zaimek i ja, ten ostatni, ma dwa znaczenia. Jej i ich. Czyli jest kobieta, ma dziecko i to jest ja kind. Jest kobieta, przepraszam, jest małżeństwo, ma dziecko i to też jest ja kind. Ich dziecko. Czyli w momencie, gdy macie zaimek i ja, albo zwrot ja kind, to z kontekstu nie wiecie, czy to chodzi o jej dziecko, czy o ich dziecko. I to dla nas Polaków jest dziwne. My to mamy rozróżnione, wiadomo, jej i ich. Natomiast tutaj jest dylemat, jak to ugryźć, nie? Jak to zapamiętać w praktyce. Potem mamy przymiotniki, temat ósmy, który zawiera kilka lekcji quizletowych, jak sami widzicie. Przymiotniki, kolory z rzeczownikami, to jest taki mój patent, to jest taka ta pierwsza lekcja tutaj. To jest lekcja, w której połączyłem kolory z rzeczami, ze zjawiskami, które występują w danym kolorze na Ziemi. Czyli kojarzymy jakąś rzecz, owoc, warzywo, w jakimś konkretnym kolorze. Na przykład szny, śnieg jest oczywiście weiß. Zitrone jest oczywiście gelb. Banane też jest gelb. Himbeere jest rot. I takie coś. Kule, węgiel jest oczywiście schwarz. Wolke, chmura, może być weiß, a może być grau. Może być biała albo szara. Jakby mam połączone rzeczownik z kolorem, który jest tutaj wypisany. Nie? Przymiotniki, najważniejsze, takie zestawienie duże. Łączenie, czyli temat... Ein kleines, ein kleiner, eine kleine, z czego to wynika i tak dalej. Nie ukrywam, że to jest temat, który przerabiam na lekcjach i do tego jest potrzebna lekcja jednak, żeby tak to złapać. Natomiast no tyle powiem, że rodzajnik decyduje o tym. Der, die, das. Ono decyduje, to słowo, o tym, czy jest kleines, czy jest kleiner, czy jest kleine. Myślę, że łatwo to rozpoznać, że jest das, to jest kleines.
Jak jest die, to jest kleine, a jak jest der, to jest kleiner. Mnóstwo ćwiczeń, żeby to przerobić, żeby to tak sobie ogarnąć, ale do zrobienia. Potem mamy stopniowanie przymiotników, podzielone na trzy grupy. Lekcja dziewiąta to są rzeczowniki. To są takie zestawienia rzeczowników, wiecie, jak ktoś chce w jakimś krótkim czasie łyknąć dużo słownictwa, nie? To są dobre lekcje, ponieważ one nie bawimy się w zdania czy tam w teksty, tylko dostajemy, mamy tutaj, jak widzicie, 360 czy tam 120, 130 rzeczowników, wiecie, w takiej pigułce skoncentrowane. Nie wszyscy to lubią i nie wszyscy tak chcą, ale myślę, że raz w życiu taką lekcję, raz na rok taką lekcję zrobić, myślę, że dla każdego, obojętnie czy się jest miesiąc w Niemczech, czy rok, czy 10 lat. Czasami te rzeczowniki są nowe, nie? Że ktoś mówi, o, nie znam, no to już jest postęp, to już jest progres. Także tutaj też podział na te dwa tematy są podział na rodzajniki, czyli jeżeli ma coś der, die, das, to jest test na to. Zwykle to ja robię z uczniami, bo też wyjaśniam, dlaczego jest der, dlaczego jest die, bo to można wyjaśnić, nie? Lekcja dziesiąta to są zwroty podstawowe. Tutaj są wymienione te słowa, które są użyte właśnie w tej lekcji. 230 zwrotów prostych. To są gotowe zdania, potrzebne do przeróżnych tematów, do różnych dialogów z różnymi ludźmi, na różne tematy. Wiecie, w pigułce takich kilkaset, no bo 230, nie? Kilkaset zwrotów, które mogą się przydać, które mogą odświeżyć waszą pamięć, mogą przypomnieć, mogą czegoś nauczyć. Jeżeli uczeń przerabia tą lekcję, ma jakiekolwiek pytania, niejasności, to też do mnie się zwraca. My sobie to wyjaśniamy, przerabiamy, dłużej robimy, utrwalamy sobie temat. Lekcja 11, czasowniki, to są takie już takie podziały czasowników. Nie? Tutaj po prostu czasownik jest IREN. Uważam, że grupa rzeczowników niedocenianych, czasowników, które mają właśnie wspólną cechę, końcówką IREN, podobnie się zachowują, odmieniają się i tak dalej. Łatwo je też zapamiętać i się nauczyć. Czasowniki regularne, mam ich tutaj 90, jest oczywiście ich jest więcej, ale wybrałem takich, w moim zdaniu, ważnych. Lekcja 12 to są pytajniki, jak widzicie, was, wea, van, bis, van, tutaj mam rozwinięte te pytajniki, nie mam tylko wea, ale macie na przykład tutaj wein, kogo, albo weim, komu, albo fywej, dla kogo i tak dalej. Lekcja 13, zwroty trudne. Mam taką lekcję, rozwinięcie tych lekcji podstawowych z lekcji 10. To są zwroty trudne. Ja mam to na myśli, że mam tam czas przeszły, mam pluskwamperfekt, mam koniunktyw, pluskwamperfekt, chyba coś takiego. Takie trudniejsze zwroty. Tryb rozkazujący. Lekcja 14. Jak się tworzy? Czasowniki rozdzielnie złożone. Lekcja 15. Mit, kommen, ausgehen, zurückkommen. Lista czasowników rozdzielnie złożonych. Jak się odmieniają i jak się tworzy rozkaz. Lekcja 16. Czasowniki z nieregularną odmianą, czyli przegłosy. Nie? Jest tutaj ich tam 40 parę w języku niemieckim. I tutaj każda z nich, są trzy grupy. I w związku z tym można trochę, trzeba inaczej do nich podejść. Lekcja 17. Czasowniki zwrotne. To są te, które mają sich. Kilka tu wypisałem. I tutaj macie listę czasowników zwrotnych, a tutaj macie zdania z tymi czasownikami. Lekcja 18. Czasowniki modalne. Wollen, können, sollen, dürfen. Test luk i przykłady zdaniowe z czasownikami modalnymi właśnie. Czas przyszły futur eins. Lekcja 19. Czyli werden plus czasownik. To jest pierwszy kontakt z czasownikiem werden, który powoduje, że uczymy się w ogóle tego czasownika, że on występuje z jakimś tam drugim czasownikiem i oznacza przyszłość. Ja będę. Ich werde arbeiten. Będę pracować. Ich werde wohnen. Będę mieszkać. Lekcja 20. Tryb przypuszczający. Conditional 1. Ich würde plus czasownik. To jest ten temat. Ja bym to zrobił, ty byś pojechała, oni by zamówili, my byśmy tam pojechali, wy byście to zobaczyli, a oni by to posłuchali, tego posłuchali. Także człon by, tutaj też są zdania. Lekcja 21. O, to jest temat już dla zaawansowanych. Lassen, czasownik lassen, ja to nazwałem, że to jest czasownik wielozadaniowy, ponieważ ma kilka znaczeń.
wszystkie tutaj rozwinąłem, natomiast nie ukrywam, że ta lekcja jest dobra zrobiona ze mną. Gdy ja coś jeszcze dopowiem, rozwinę, wyjaśnię. Lekcja 22, konstrukcje z cu i bez cu. Tutaj jest wypisane czasowniki, które nie mają cu. I tutaj lista czasowników z cu i przykłady użycia. To też jest temat, przy którym jest ważne, żebym ja był przy tym, nie? Jakby tutaj pewne rzeczy muszę dopowiedzieć i zwykle to robię. Myślę, że już jesteśmy na obszarze lekcji w Quizlecie, które mogą stanowić jakiś tam rodzaj uzupełnienia waszej wiedzy. Natomiast jeżeli ktoś tym tematem zajmuje się po raz pierwszy, myślę, że obecność nauczyciela jest tutaj wymagana, nie? Żeby nie pozostawić wątpliwości, pytania czy coś. Tutaj perfekt, lekcja 23. Czas przeszły preteritum, tryb przypuszczający ich wary ich hete, strona bierna, lekcja 26. Lekcja 27. Tutaj dopiero na końcu zostawiłem sobie temat datif. Lekcja 28. Akusatif. 29. Datif i akusatif. I lekcja 30. Genitif. Nie? Oczywiście traktujcie Quizlet, trzeba trochę traktować jak suplementy diety. Nie? To nie jest tak, że... Poczekajcie. Nagrywa się. A, czemu wyrzuciło? Przepraszam was. Jeszcze tutaj coś się uruchomię. Tak? Jest? Jest. Dziwny. Tutaj właśnie coś chciałem wam coś pokazać po prostu, żeby coś nie przeoczyć. Natomiast tutaj właśnie ta pierwsza podział taki podstawowy na 30 lekcji. Natomiast szczegółowe tematy mam takie coś, bo to nie jest wszystko w Quizlecie. Wejdziecie, wchodzi sobie tutaj w Quizlet. Widzicie? W Quizlet i tu macie podział trochę szczegółowy, jeszcze większy. Tutaj macie takie tematy jak najnowsze lekcje w Quizlet. Okej, tutaj trochę zaniedbałem temat, ale to można znaleźć też jak wchodząc w Quizlecie. Macie najnowsze lekcje, one są ustawione zaraz dostępne, są pierwsze dostępne. Czasowniki od zera, czyli temat z czasownikami. Tu mamy dialogi i sytuacje podzielone na przykład na tego rodzaju tematy, nie? Sytuacje powitania, pożegnania, propozycje, reakcje na propozycje, pozytywne, negatywne, zdziwienie. No, taki podział wprowadziłem, tu widzicie te rzeczy. Tu mam kilka dialogów, które też można przejrzeć. Tutaj mam. No, gdzieś tam kilka rzeczy. W urzędzie, u lekarza, na stacji benzynowej. Nie? A wszystko się dzieje tu w Quizlecie. Rzeczowniki od zera, czyli mam podział rzeczowników na tematyczne na przykład. Nie? Państwa, kolory, liczby, daty, godziny zegarowe, pojęcie czasowe, czyli tam na przykład godzina, miesiąc, minuta, rok. Rodzina, osoby, ciuchy, owoce, warzywa, napoje, gotowanie, części ciała. Czyli macie tutaj w takiej zestawieniu właśnie w tej szczegółowej właśnie w Quizlecie. Wy to widzicie, teraz bo chcę sprawdzić. Tak, jak macie to Quizlet i wchodzicie, na to drzewko się rozwija. Tutaj Dirty Das o rodzajnikach. Tutaj macie spójniki podzielone na szyk prosty, szyk przestawny, spójniki wieloczłonowe, końcowe. Naprawdę jest co robić. Naprawdę jest co robić i można się tutaj sporo rzeczy pobawić i rozwinąć sobie ten swój niemiecki. Spójniki, wszystko werden, rekcja. O, mam też temat dla rekcyjnych uczniów, czasowniki. Cały czas tą listę też uzupełniam. Każdy link to jest link do lekcji, w której właśnie omawiam jeden czasownik. Czyli są w tym czasowniku, są w tej lekcji na przykład kilka albo kilkanaście zdań z tym czasownikiem. Rekcja przymiotników też jest tutaj, jak widzicie. Do przeglądania. Naprawdę tutaj jeszcze coś, jeszcze mamy. Rekcja, idiomy. To też taki temat, którym się zająłem jakiś czas temu. Tu też macie idiomy, na przykład, żeby sobie coś rozwinąć. Jest to też na etapie jakiegoś rozwoju.
Natomiast myślę, że podstawowe rzeczy już najważniejsze omówiłem. Rzeczowniki od zera co dodałem? Aha, podział rzeczowników też robiłem, przepraszam. To jest to. To właśnie to jest Quizlet, który chciałem wam przedstawić, który wygląda jak wygląda, w którym możemy w dowolnym czasie, w dowolnym momencie materiałem się pobawić i to jest, myślę, że fajne. Także czekam na zgłoszenia. Trzy pierwsze osoby musicie się zarejestrować na Quizlecie, czyli www.quizlet.com. Klikacie, rejestrujecie się i ściągacie sobie aplikację na komórkę. Nie? Podajecie mi swoją nazwę i ja was wpuszczam. Dobra, z mojej strony wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Hej.